Cześć, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na praktyce oddechowej, tak to można nazwać. Oddech jest częścią jogi i to bardzo dużą, bo tak naprawdę gdybyśmy tylko skupiali się na pozycjach ciała, na asanach, to byłyby to tylko po prostu ćwiczenia, kolejne ćwiczenie. Natomiast joga jest właśnie połączeniem tych asan z oddechem, z oddechem świadomym, o którym już mówiłam w filmiku Jak oddychać w jodze, więc już nie będę się powtarzać. Dzisiaj natomiast mam dla Was takie trzy techniki oddechowe. Moje w zasadzie jedne z ulubionych. Chciałam się już jakiś czas temu nimi z Wami podzielić. Pisałam nawet artykuł na blogu na temat moich ulubionych technik oddechowych. Tutaj będą jedna albo dwie się powtórzą chyba, ale też zaprezentuję Wam coś nowego. I bardzo się cieszę, że dzisiaj nagrywam ten odcinek i mam nadzieję, że Wam spodobają się te techniki oddechowe tak samo jak mnie. Są to techniki głównie skierowane na odprężenie i rozluźnienie ciała oraz umysłu. Idealne w każdym momencie dnia, jak i nocy, kiedykolwiek, kiedy potrzebujecie się wyciszyć, odprężyć, zrelaksować, to naprawdę albo możecie wykonać ze mną całą tę praktykę, albo po prostu wybrać tylko jeden z tych oddechów i zastosować go w dowolnym momencie dnia, kiedy tylko czujecie taką potrzebę. Więc już bez zbędnego gadania zaczynajmy, pooddychajmy trochę. Jeszcze chciałam powiedzieć, żebyście przyjęli sobie wygodną pozycję. Dla mnie to jest siat skrzyżny, ja się dobrze czuję w tej pozycji. Natomiast jeżeli Wy potrzebujecie usiąść w innej pozycji albo nawet usiąść na krześle, to zróbcie to na ulubionym fotelu gdziekolwiek, tak żeby pozycja dla Was była wygodna. Możecie również się położyć, w zasadzie możecie czy nie. Możecie się położyć na jedno ćwiczenie, później będziecie musieli wstać, żeby wykonać kolejne, będzie to znacznie wygodniejsze. W każdym razie wygodna pozycja, wygodne ciuchy, tak żeby też kręgosłup był prosty w tej pozycji, w której jesteście, więc się absolutnie nie garbimy. Dbamy o to, żeby kręgosłup był wyciągnięty, żeby ramiona były rozluźnione i klatka piersiowa otwarta, tak? Jeżeli już to mamy, czyli wygodna pozycja, wygodne ciuchy, odpowiednia postawa ciała, to możemy sobie przejść do pierwszego ćwiczenia, ale zanim przejdziemy do pierwszego ćwiczenia, to jak już to wszystko mamy, to po prostu na moment zamknijmy oczy i tylko zaobserwujmy swój oddech. Na razie niczego nie zmieniamy. Obserwujemy swój naturalny wdech, jak i wydech. I tak naprawdę na kolejne ćwiczenie możemy mieć zamknięte oczy, więc możecie zostać przy zamkniętych oczach wraz ze mną. Skupimy się na wydłużaniu teraz fazy wydechowej. Będzie to polegało na tym, że ja będę odliczała wdech i będę odliczała, jak długo ma trwać wydech. Zacznijmy sobie od 4 do 6, czyli na 4 zrobimy wdech, a na 6 zrobimy wydech. Gotowi? Głęboki wdech. 2, 3, 4 i wydech. 2, 3, 4, 5 i 6. Wdech 2, 3, 4 i wydech. 2, 3, 4, 5, 6. Wdech 2, 3, 4. I wydech. 2, 3, 4, 5 i 6. Ostatni wdech. 2, 3, 4 i wydech. 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz spokojny wdech, spokojny wydech w swoim tempie. I wydłużymy sobie te fazy. Będziemy teraz oddychać 6 na wdechu i wydech do 9. Gotowi? I głęboki wdech. 2, 3, 4, 5, 6.
Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wdech. 2, 3, 4, 5, 6. I wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wdech. 2, 3, 4, 5, 6. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ostatni wdech. 2, 3, 4, 5, 6. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Spokojny wdech, spokojny wydech. I ostatnia część tego ćwiczenia to wydłużenie wdechu, jak i wydechu. 7 do 11, czyli 7 wdech i 11 wydech. Weźcie spokojny, głęboki wdech i wydech. I zaczynamy. Wdech. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wdech. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wdech. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wdech. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I spokojny wdech, spokojny wydech. Zamykamy oczy, jeżeli są otwarte. I to samo, co na początku, obserwujemy swój wdech, jak i wydech, naturalny. Sprawdzamy, czy coś się zmieniło, czy jest taki sam. Zauważamy wszelkie różnice. Sprawdzamy przy okazji, czy coś się zmieniło w naszym ciele. Cały czas chcemy, żeby kręgosłup był wydłużony, żeby ramiona były rozluźnione, a klatka piersiowa otwarta. Jednocześnie chcemy czuć coraz większe rozluźnienie w ciele. I teraz zrobimy sobie drugie ćwiczenie Nadisodana, które już pokazywałam Wam w jodze na stres, z tego co pamiętam. Jest to ćwiczenie, w którym będziemy posługiwać się naszą dłonią, jakkolwiek to nie brzmi. Lewa dłoń zostaje na kolanie na przykład. Prawa dłoń robimy sobie, z prawej dłoni coś takiego, że palec wskazujący i środkowy uginamy, czyli zostaje nam kciuk oraz palec serdeczny z małym paluszkiem. Nie jest to najprostsza pozycja dla dłoni, ale uwierzcie mi, można generalnie się przyzwyczaić. I ja będę mówiła, kiedy będziemy zatykać sobie dziurki od nosa, raz prawą, a raz lewą. Prawą przy pomocy kciuka, lewą przy pomocy palca serdecznego i małego. I będę mówiła, kiedy to robimy na wdechu, kiedy co robimy na wydechu, ok? Czyli szykujemy sobie już dłoń, bierzemy jeden spokojny oddech. Możemy zamknąć oczy, nie ma potrzeby patrzenia na cokolwiek. Wystarczy po prostu posłuchać. Ok. Zamykamy prawą dziurkę i robimy wdech lewą.
Zamykamy lewą, odtykamy prawą i robimy wydech. Zostawiamy i robimy wdech prawą. Zamykamy prawą, odtykamy lewą, robimy wydech. Zostawiamy, robimy wdech lewą. Zamykamy lewą, robimy wydech prawą. Wdech prawą. Zamykamy prawą, robimy wydech lewą. Robimy wdech lewą. I wydech prawą. Wdech prawą. I wydech lewą. I wdech lewą. I wydech prawą. Wdech prawą. I wydech lewą. I wdech lewą. I ostatni wydech prawą. I rozluźniamy. Odkładamy dłoń na kolano i przez moment obserwujemy swój naturalny oddech. Obserwujemy uczucia płynące z ciała. Sprawdzamy, czy coś się zmieniło. Pomalutku przejdziemy sobie do trzeciego ćwiczenia i będzie to taki trochę zmodyfikowany oddech tak zwanej brzęczącej pszczoły. Bardzo lubię tę nazwę. Jest to oddech, który odkryłam, kiedy zaczęłam pracować z kobietami w ciąży w jodze, bo okazało się, że on jest bardzo uspokajający dla mamy, jak i dla dziecka. I to jest bardzo proste. Polega to na tym, że bierzemy sobie spokojny wdech nosem. Natomiast na wydechu, wydech również jest nosem, na wydechu zaczynamy mruczeć, tak jakbyśmy właśnie wydawali dźwięk brzęczącej pszczoły. Stąd jest pewnie nazwa. Więc robimy wdech. I wydech. I wdech. I wdech. I jeszcze wdech. I ostatni wdech. Spokojny wdech, spokojny wydech. Ponownie obserwujemy swój naturalny oddech.
Obserwujemy ciało, uczucia, emocje. Malutku otwieramy oczy. I ja czuję, że potrzebuję troszkę rozciągnąć mój kręgosłup. Jeżeli też odczuwasz taką potrzebę, to na wdechu delikatnie otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę. O, delikatne wygięcie w kręgosłup jelędźwiowym i na wydechu zaokrąglamy plecy, brodę przyciągamy do mostka. I jeszcze raz, wdech do przodu. I wydech, okrągłe plecy. Jak dobrze, zróbmy jeszcze jeden wdech w przód. I wydech, okrągłe plecy. Wdech prosty, kręgosłup, ręce w górę. Wydech, dłonie razem na wysokości serca. Piękny, długi wdech. I piękny, spokojny wydech. Namaste. Bardzo Wam dziękuję za tę inną niż dotychczas, mam wrażenie, praktykę jogi, ale dobrze jest robić inne, nowe rzeczy i mam nadzieję, że Wam się dzisiaj spodobało i będziecie wracać albo do tej praktyki, albo po prostu do któregoś z wybranych oddechów w ciągu dnia. Możecie sobie też przecież przewinąć kawałeczek, jeżeli czegoś nie będziecie pamiętali i któryś tylko konkretny jeden oddech będziecie chcieli zastosować. Natomiast ja polecam oczywiście wykonanie wszystkich trzech. Zwłaszcza przed snem, jeżeli połączycie tę praktykę z którąś z jogi na dobranoc, jogi wieczornej, to gwarantuję Wam, że będzie cudownie i na pewno wspaniale to uspokoi Was, odpręży i przygotuje do głębokiego snu, a jak jeszcze połączycie to z medytacją wieczorną, to już w ogóle będzie pięknie. Tylko kto ma znaleźć na to czas? No kto? No Wy. Dziękuję Wam bardzo, ściskam Was cieplutko, trzymajcie się, życzę Wam dużo spokoju i dużo miłości. Buziaczki, pa, pa.